27 września bieżącego roku startowałem akwarium swojej teściowej, tak więc minęło już 4 tygodnie od jego założenia. Dlatego w dzisiejszym odcinku postaram się Wam opowiedzieć, jak wyglądał ten okres, tych pierwszych 4 tygodni od założenia akwarium, oraz przedstawię, pokażę Wam akwarium w chwili obecnej, jak ono teraz wygląda. Epoka akwariowa. Zapraszam wszystkich na film. Ci, co oglądali filmiki z zakładania akwarium u mamusi, to wiedzą, że dałem tam ziemię ogrodową, że dałem tam glinę, zalałem to akwarium wodą z kranu. Wodą z kranu, która jest bardzo żyzna, bardzo bogata w substancje mineralne, gdzie było 40 ppm azotu, 3 ppm fosforu. Także na starcie tego akwarium mogłem się spodziewać wszystkiego, wszelakich glonów od długich nitek po zakwit wody. No ale nic. Wróciłem do domu po starcie akwarium, tak jeden dzień, drugi dzień, cisza, spokój, w końcu nie wytrzymałem, gdzieś tak w połowie tygodnia dzwonię do mamusi, mamusia wysłała mi zdjęcia, a tam glony, pojawiły się nitki, może nie były to jakieś takie długie nitki, które ja miałem swego czasu u siebie w akwarium, takie wredne, te takie wydawały się dość puszyste, że nie są może jakoś tak mocno utwierdzone, złapane do tych roślin, ale jednak było ich sporo i do tego jeszcze zielone szyby potęgowały ten efekt tych glonów, że tak no na zdjęciach nie wyglądało to zbyt ciekawie. Troszeczkę byłem zbity z tego powodu, bo tak jak już wielokrotnie powtarzałem, zepsuć akwarium u siebie w domu to jest nic, ale u kogoś no to tak troszeczkę przykro, bo przynajmniej ja tak się zawsze staram, jak już coś robić, to robić sumiennie i fajnie, a tym bardziej, że u kogoś coś zrobić i zepsuć, to tak no przykro było. No ale nic, poczekałem jeszcze 2 dni, pojechałem na kawkę, od razu zrobiłem podmiankę, popatrzyłem na te glony i powiem Wam, że z bliska nie było tak tragicznie jak na zdjęciach, ale jednak troszeczkę spanikowałem i postanowiłem odpiąć 3 diody, czyli 9 watów z tej lampki. Uznałem, że jako, że nie mam kontroli nad tym baniakiem takiej 100%, bo jednak nie będę odwiedzał teściowej codziennie, to postanowiłem zmniejszyć troszeczkę oświetlenie, żeby nie potęgować tych glonów, jakie by tam mogły wyskoczyć, bo akwarium miało dopiero tydzień czasu, a jak już wcześniej wspominałem, na tym podłożu, na tej wodzie, mogłem się spodziewać dosłownie wszystkiego. Dlatego była taka decyzja, a nie inna. Chociaż ja w swoich akwariach nigdy nie zmniejszałem światła, nigdy nie świeciłem jakoś krócej, tylko zawsze dawałem światło, które miałem nad danym akwarium, tak na fulla i od razu pełną długość świecenia. Ale no, w tym przypadku, tak jak już mówiłem, sytuacja była inna. Nie mogłem być codziennie przy tym akwarium, go widzieć osobiście, dlatego tak zrobiłem, a nie inaczej. Za następny tydzień, czyli 2 tygodnie od startu akwarium, sytuacja już była troszeczkę moim zdaniem lepsza. Nowe glony nie rosły, plenie na szybach troszeczkę jakby ustawało, nie było jakieś obfite, także wydawało się wszystko, że sytuacja jest pod kontrolą. Jednak te gęste, delikatne i krótkie nitki zostały na tych roślinkach. Niezbyt mi się podobało, ale jednak jeszcze postanowiłem nie przycinać roślinek w tym tygodniu, tylko poczekać troszeczkę dłużej, żeby mogły się zaaklimatyzować w nowych warunkach, żeby mogły się fajnie ukorzenić, żeby łatwiej ruszyły po ewentualnej przycince, którą miałem zamiar zrobić za tydzień czasu, czyli 3 tygodnie od startu akwarium. I gdy przyszedł ten dzień, czyli 3 tydzień od startu akwarium, przyjechałem do Rudy zobaczyć, jak się ma akwarium. Nitki zmieniły swoją barwę z zielonych na brązowe. Zacząłem robić podmiankę wody i gdy wężykiem spuszczałem wodę, brązowe glony łatwo schodziły z roślinek, także to już była dobra oznaka. Ale mimo wszystko i tak jak planowałem, tak zrobiłem, czyli zrobiłem przycinkę. Roślinki najbardziej zaglonione wyrzuciłem, te, które miały ładne stożki wzrostu już bez glonów, to wsadziłem w podłoże, żeby zagęścić troszeczkę roślinność w tym akwarium. Zrobiłem podmiankę wody, odessałem to, co się dało tych brązowych glonów i tyle. I wypiłem kawę. Także już jest troszeczkę lepiej, już było troszeczkę fajniej, ale cały czas było jednak mimo wszystko źle. Nie tak jakbym sobie tego wymarzył, nie tak jakbym chciał zrobić to, żeby akwarium wyglądało. Podczas ostatniego weekendu postanowiłem jednak z powrotem przylutować te 3 diody, które wcześniej odłączyłem, bo wyszedłem z takiego założenia, że brązowe glony to brak światła, więc te 3 diody ponownie
przylutowałem, zwiększyłem moc oświetlenia tego akwarium znowu na 30 watów w LEDach, na te 46 litrów netto akwarium. Znowu zrobiłem podmiankę wody, znowu odessałem te brązowe glony i zobaczymy, co się będzie działo w niedalekiej przyszłości. Na chwilę obecną w najgorszej kondycji wydaje się być Bryxa japonica oraz Pocostemon erectus. Obie te roślinki najbardziej są oblepione tymi właśnie brązowymi glonami. Natomiast Staurogyne repens oraz Parvulca bardzo fajnie się rozrastają, zagęszczają, więc tutaj jest bardzo duży plus. Z kolei Ludwigia repens po słabym starcie teraz daje czadu i już prosi się o kolejną przycinkę. Także małymi kroczkami, a do przodu. Ja cały czas wierzę, że to akwarium naprawdę w końcu wyjdzie na prostą, że zbiornik dojrzeje i złapie balans, dzięki czemu wszystkie klony znikną i roślinki będą tak rosły, że będą cieszyły oko teściowej, a na razie pozostaje im tylko czekać i wpadać się od czasu do czasu na kawkę i robić mały serwis. No i oczywiście przy okazji kilka zdjęć, żebym znowu mógł wam zdać relację z tego, co tam się dzieje za jakiś miesiąc. Także dziś was żegnam, kończę ten odcinek i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków epoki akwariowej oraz do update'u akwarium teściowej pewnie za jakiś miesiąc. Trzymajcie się, cześć wszystkim. Wróć! Nie powiedziałem jeszcze o dwóch rzeczach, a ja już kończę ten odcinek. Mianowicie pierwsza sprawa to jest to, że Bimber robi co tydzień, przy każdej wizycie zastawiam nowy zacier, żeby mieć pewność, że w pewnym momencie nie braknie CO2. Druga rzecz, o której nie powiedziałem, są to rybki. Rybki, które w międzyczasie zostały dokupione i wrzucone do tego akwarium. Jest to bojownik, 10 nąłków Inessa, 2 gubiki pawioczko oraz 2 moje kiryski sterby. A jako, że w gratisie do roślinek dałem mamusi sporo zatoczków, to siłą rzeczy było to, że trzeba dokupić do tego akwarium jeszcze maki Helenka, żeby troszeczkę zapanowały nad plagą zatoczków. Dobrze, teraz to już wszystko. Trzymajcie się, cześć wszystkim.